Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. 1 marca to pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, ale na typowo wiosenną pogodę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Noc, która przed nami, jak Państwo widzą, zapowiada się zimno, bo temperatura wyniesie od 0 stopni m.in. w centrum czy na północnym wschodzie do 2 na zachodzie i na północy Polski. Zachmurzenie w całym kraju będzie zmienne, czasami małe, czasami umiarkowane, a gdzieniegdzie duże, jednak padać z tych chmur na pewno nie będzie. Bez opadów również w naszym województwie, choć i tutaj niebo będzie zachmurzone, a temperatura wszędzie 0 stopni, a przy gruncie może delikatnie spaść poniżej zera. Wiatr będzie słaby, będzie wiało z północnego zachodu, a ciśnienie wysokie 1013 hektopaskali i jeszcze trochę wzrośnie. Początek tygodnia zapowiada się pochmurno, a słońce wyjrzy jutro jedynie do mieszkańców Niziny Szczecińskiej. Jednak padać nie będzie i parasole możemy zostawić w domach. Jeśli chodzi o temperaturę, najniższa będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam około 5 stopni, a najcieplej tradycyjnie na zachodzie, od Szczecina po Wrocław 10 stopni. W regionie łódzkim nadal dość chłodno, bo w najcieplejszym momencie dnia 7 i 8 stopni. Dużo chmur na naszym niebie i słońca raczej jutro nie zobaczymy. Wiatr będzie słaby, ciśnienie wysokie, ale pogoda będzie mieć niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. I kolejne dni zapowiadają się praktycznie identycznie. Ja życzę Państwu dobrego, udanego wieczoru i do zobaczenia.